Paryż, Le Paris? Francuski posałunek? Pa, co to robi? Co to robi? Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, tryb Fortnite. Moi drodzy, dodali BMW M8 do Forzy, jak ja jestem zadowolony, strasznie lubię ten samochód z wyglądu. W ogóle przypomina mi Mercedesa, nowego Mercedesa C63 albo S63 z wyglądu. Wow, naprawdę ta bryła? No nie? Może to jest ta sama klasa samochodu? Nie wiem, ale wiecie co, wygląda samochód kozacko. Już jak go pierwszy raz zobaczyłem w Dekru 2, to pomyślałem, Jezu, jak fajnie by było zobaczyć go w jakiejś takiej wyższej jakości modelowej w Forzie Horizon 5 na przykład i pośmigać sobie przy tych fajnych terenach. Niestety próbowałem sobie zrobić ten samochód do driftu i o ile jako tako da się go zarzucić, to powiem wam, że jest on kompletnie nieprzyjemny do driftowania, przynajmniej jak dla mnie. Jakoś tak nie potrafię się z nim dogadać, zarzuca mnie źle i w ogóle. Ale to nic, zaczynamy wyszukiwać nasz meczyk, eliminator, ciśniemy. Kurczę, muszę jakieś zdjęcia porobić tej BMW, człowiek, zobacz jak to wygląda. Jezu, strasznie. Ej, ten tylny zderzak to jest w ogóle już przerobiony samochód i ten tylny zderzak wygląda tak, jakby cię chciał zjeść albo coś. Strasznie groźnie wygląda ta fura, ale podoba mi się. Naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Strasznie przypomina mi też Mercedesa. Nie mamy tu bobrowych grilli. No po prostu pięknie. Z którego roku jest ten model? Z 20. To jeszcze przed bobrami, no nie? Napęd na 4 buty w standardzie. Uwierzycie w to? To jest w ogóle bardzo specjalny odcinek, nie grałem w tryb Fortnite na nowym stanowisku. Jeśli nie widzieliście jeszcze budowy tego stanowiska i testów w różnych grach, koniecznie zerknijcie na 2 odcinki, które dla was przygotowałem. Są kozackie, to stanowisko jest w ogóle kozackie. Pierwszy raz grałem na nim w tryb Fortnite, miałem jakąś 1,5-miesięczną, albo nawet miesięczną chyba przerwę miałem od Forza Horizon 5, także będę grał chyba trochę jak łamaga, coś mi się tak wydaje. Zobacz. I jeszcze bardzo fajna rzecz, taka drobna, może bardzo fajna dla mnie, wy tego jakoś chyba może bardzo nie odczujecie. Udało mi się na Xboxie włączyć sprzęgło, mam już działające sprzęgło na Xboxie, więc PC nie jest mi już do niczego potrzebny. No dobra, jeszcze do jednej rzeczy jest mi potrzebny, animacja kierownicy w grze się nie zmieni, jakoś nie jest synchronizowana z moją kierownicą, także to jazda z kokpitu w Forzie to jest porażka niestety i to jest minus. Na PC-cie Forza dalej mi się wiesza, dzisiaj testowałem to i wiesza się w takich randomowych momentach, na przykład zostawiłem grę włączoną z podłączoną kierownicą, włączoną z włączonym wszystkim na godzinę, na 2 godziny, wszystko ładnie działa, wracam do gry, pojeździłem sobie, podriftowałem, nawet sobie coś tam porobiłem jeszcze fajnego w Forzie, bo wiesz, przyzwyczaiłem się do niej na nowo i wyłącza się, uruchamiam grę ponownie, po pół godziny się wyłącza, uruchamiam grę ponownie, 15 minut się wyłącza i tak wiesz, w randomowych momentach, nie wiadomo o co chodzi, w sieci nie ma rozwiązania tego, tragedia, więc gram na Xboxie, ale bardzo fajnie, że udało mi się, człowieku, włączyć to sprzęgło, to było dla mnie bardzo ważne. Sprzęgło mega przydaje się w drifcie, jest bardzo ważne. Ale co, my jesteśmy już w grze? O nie, zapomniałem, czekaj, bo ja muszę sobie przypisać przycisk od trąbienia. Szybko jakoś. Ojej, controls. O nie, ktoś mnie wyzwał. Audi Sport Quattro. Gdzie jedziemy? O nie, dobrze. O nie, dobrze. Ja chciałem sobie przypisać trąbienie, ale mamy tak, 2,7 km. Mapę wiem, że sobie na pewno przypisa. O kurczę, mapę mam też nieprzypisaną. O nie, dobrze, bo ja się tutaj trochę bawiłem tymi właśnie ustawieniami ze względu na sprzęgło. O nie, dobrze. Dobra, Volvo, pokaż co potrafisz. Volvo jest dość szybkie, jakbyśmy to wygrali. Ja tam jestem już w ustawieniach, patrzę, mi wyskakuje komunikat. Zostałeś wyzwany do pojedynku. O nie, gazu, 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 gazu. O, to chyba będzie trudny pojedynek dla mnie, coś mi się tak wydaje. Ale ja się tam nie poddaję, jadę do końca, zobaczymy co się stanie. 900 metrów, no nie, no to już chyba nic się dobrego dla mnie nie stanie. Oh no. Może się gdzieś tam rozwali, typo. Rozwalił się.
pa. Rozwalił się, no, życzyłem mu źle i się rozwalił, ale no niestety. Fajny pojedynek mimo wszystko. Myślałem, że no, może jeszcze jakoś się tam zniszczy, ale no kurczę, tutaj są te skały. One jeszcze tak wyskakują z nienacka, ech. Zabieraj go, zabieraj. Audi RS3, szybko. Wziąłem typkowi. Dobra, tutaj mamy następnego gościa. Wyzywamy go od razu na pojedynek, bo ja mam super furę Audi RS6. Dzień dobry! A o kurcze, piąty poziom, w którą stronę jedziemy, boy? O nie, dobrze. O, czekaj, jak tu się wyjeżdża stąd? Ja nie umiem stąd wyjeżdżać. O nie, dobrze. Czekaj, tu się chyba wyjeżdża. Ajajajajaj. Dobra, gdzie my jedziemy tak w ogóle? Na wulkan? Czekaj, tu się jakoś podjeżdża. Oho, tutaj musimy podjechać. Dobra, czekaj, ja go zmylę trochę. Pojadę sobie tu. Dobra, on chyba ogarnia, bo widzę, że skręca. Widzę, że skręca tutaj w ten lej taki, nazwę to. Jedzie prosto na niego, nie dał się oszukać, żeby tam. No dobra, zobaczymy. Ja myślę, że on ma trochę lepszy samochód do podjazdu tutaj. Chociaż któreś Audi na tym niskim poziomie, to chyba było to Audi RS6, nie? Że ono było takie dobre. Ty, zostawiam tylko z tyłu, nie mogę się obejrzeć. Ale widzę na mapce, że się trochę oddalił na chwilę. Zaraz zobaczymy tu na podjeździe. Redukcja na trójkę. Musimy być na wysokich obrotach. Tam mamy najwięcej mocy. O, niedobrze. Czekaj, tu są takie drobne kamienie. A teraz trochę spowolnią. Gościu ma piąty poziom Forda Focusa. Ciśniemy pod górę, ciśniemy. Nie pamiętam tu, jak się szczyt robiło, żeby jak najlepiej był. O, gościu mnie... A, patrz, atakuje! Atakuje! Ale patrz! Ale patrz! Ale go spowolniłem! Doskonale, jedynka. O nie. Dobra, tutaj sobie podejdziemy, tak jak on. Kurde, po co on mi, wiesz, ten pomysł do głowy wbił, żeby się spychać? Przecież ja byłem wyżej, to go bardziej spowalniałem. I teraz jest tutaj bardzo ważna sprawa, żeby jechać tą drogą od razu niżej, bo zeskok z tej drogi jest bardzo kłopotliwy, jest spore przewyższenie przede wszystkim, a poza tym są skały różne i można źle na tym skończyć. No, więc ja tutaj według GPS-u pojadę sobie tą drogą normalnie asfaltowo i proszę bardzo, pierwszy pojedynek wygrany. Myśmy chyba bardzo hypowali tą Audisę, Audi RS6 na drugim poziomie, że ona jest taka mocna i zobaczcie, właściwie przy samym szczycie było widać, że ta Fordzina mnie tam dogania, no nie? Ale poza tym RS6 na drugim poziomie, kozak. Bardzo ładnie, dobra, jedziemy dalej. No i zjeżdżam z tego wulkanu, nic tu ciekawego nie było, żadnego dropa. O nie. Spadam stąd, nic tu nie ma, byłem dwa razy, makan się pojawił. O, tutaj coś jest, jakiś dropik. Zajadę zobaczyć. Ktoś tu jest! Ktoś tu się pojawił, dobra, ja jestem na trochę na straconej pozycji, bo jadę pod górę. Jakby gościu nagle zdecydował, a dobra, ja zjeżdżam i go atakuje, to jest po mnie w tym momencie. Więc muszę uważać, muszę mieć się na baczności. Jeśli gościu wpadnie na tą taktykę, a ma dobry samochód, to już po mnie. Kurde, ja tu nie wiem, czy podjadę, zacznijmy od tego. O, jak stromo! Dawaj, fokus. Okej, zrobił to, ej, ledwo. Dobrze, i gościu się wywalił, idealnie, teraz szybko go na pojedynek. Szybko, gdzie on jest? Jak on to zrobił, co on zrobił? Dobra, wyzywaj na pojedynek i elo, jedziemy, funko. Dobrze. I zjeżdżamy tu, nie jadę tam na ten przełaj. Pojadę sobie tu dookoła. O kurde, 700 metrów! Nie! Co ja zrobiłem? Bo myślałem, że będzie daleko. Patrzcie, jaka wielka strefa jest, a nam wyznaczyło cel tutaj! Dlaczego? Ej, what's up, boy? Uuu, kup
Kupa kontra Kupa! Sorry, kurczę, to nie Forza Horizon 4. Garbi kontra Garbi! O, superowo! Ale się fajnie trafiło. Zapraszam, zapraszam. Ej, żadnego dropa nie było w okolicy, nic. Kompletnie sucho. Zrespiłem się przy górnym festiwalu Horizon. Był jeden drop, jeden gościu zabrał, tam się zaczęli bić między sobą. Ja stamtąd uciekłem. Chciałem sobie na spokojnie poszukać szczęścia. Ej, 2 kilometry mamy do celu. Jedziemy sobie na spokojnie. Nie mogę przeboleć tego wulkanu, no straszne to było. Ogromna strefa, a wyznaczyło cel zaraz tutaj na górce. Ja wiem, że tak jest, ale to zaraz jak jest koniec meczu, no nie? Jak się gdzieś tam kończy na wulkanie, no to wtedy tak blisko się ściga, ale nie, chyba w trakcie. Jak jest sam początek mecza, no byłem mega zaskoczony. Kurczę. Ja zapisuję teraz wszystkie wygrane, żeby nie było, że ciągle przegrywam. Wygrałem Garbi kontra Garbi, nie Kupa kontra Kupa, ale lubię sobie powrócić do Forza Horizon 4, żeby sobie tam pograć w eliminatora, bo moim zdaniem grało się tam trochę lepiej w ten tryb niż tutaj. Mniejsza mapa, więcej akcji. Ta okolica jest tutaj mega zdradliwa, bo w zależności od pory roku, tutaj raz można chyba przejechać przez rzekę, a raz chyba nie, jakoś tak to tutaj jest. I teraz nie można przejechać przez tą rzekę, jak wjeżdżasz w nią, to cię teleportuje i trzeba doskonale znać położenie wszystkich mostów, które są tutaj rozmieszczone. Tym samochodem nigdy nie udało mi się wygrać i wiecie co, on jest chyba na tym samym poziomie osiągów, co auto, które biorę sobie teraz, ale i tak je sobie wezmę, bo jest poziom wyżej. Dobrze, tu widzę, że ktoś się ściga. Ej, co się stało? Wydawało mi się, że go zablokowałem, ale chyba się przelagował i pojechał dalej. Tutaj mamy jakiś wyścig. Dobra, idę szukać jakiegoś przeciwnika. Ulala, ile dropiksów. Tutaj jest Subaru. Wolę Subaru. Słuchajcie, mimo że poziom niższy, to wydaje mi się, że będzie lepszy od tego Deberti. Stuprocentowo. Też bierzcie sobie zawsze jakikolwiek inny samochód od tego Deberti. Deberti strasznie wolne. Dużo dropów jest tutaj teraz. Poszukam sobie czegoś. Oho, widzę, że ktoś tam dropa zabrał. Widzę, że ktoś tu dropa i ktoś tutaj jedzie. Dobra, to jest mój, on jest mój. Szósty poziom, szósty kontra czwarty. Oj, niedobrze. Ja mam wyższą prędkość maksymalną, to wiem na pewno. Ale tamten samochód ma mega dobre przyspieszenie. Więc jaki będzie wynik tego pojedynku? Ja też nie wiem, ale postaram się i dam z siebie wszystko. Dobra, tutaj mamy zjazd z autostrady, spróbuję go wykorzystać. Zawsze te dodatkowe parę kilometrów na godzinę więcej po równej nawierzchni. Tu mamy zjazd na szosę kawałek i trzeba uważać teraz. Pojedziemy sobie, spróbuję pojechać dolinkami. Nie. Tu jest źle. Bym się wygrzmocił na dach albo zaliczył boka. Co najmniej. Jesteśmy na dobrej drodze. Najważniejsze, żeby jak najmniej chopać, jak najmniej podjeżdżać pod górki. Pojedziemy sobie tym mostkiem. Nie pojedziemy mostkiem. O cholera. Dobra, jedziemy tymi polami. Już trudno. Mogę tam jeszcze drogę wykorzystać, ale ten przeciwnik jest mocarny. Ja tutaj nie mogę się litować, nie mogę się ociągać na tym pojedynku. On ma takie 200 km na godzinę prędkości maksymalnej, ale do tej prędkości rozpędza się błyskawicznie. Dlatego nie można tutaj dawać forów nic, żadnej łaski. Dobra, mamy załatwionego typa i mamy jego furę, którą oczywiście bierzemy. Tak, offroad. Nie wiem, czy nadążę ze zmianą biegów. Taki on jest szybki. Dobrze, mamy masę przeciwników tutaj. Widzę, że dookoła. Widzę jednego gościa. Zapraszam do zabawy. Co to jest? Nie wiem, ale chyba gorsze niż to, co ja mam. O, trzeci poziom, czekaj, bo ja go chyba... Ej, kliknąłem go. Ucieka. Nie no, trzeci poziom, trzy poziomy niżej, trochę lipa, ale to jest najbliższy przeciwnik, jaki mam. A, nudny będzie ten pojedynek. Nie wyzywam go na pojedynek. Szkoda go trochę. Niech sobie ucieka. Kogoś lepszego, taki co najmniej siódmy poziom. Coś takiego, nie? Tutaj widzę, że ktoś sobie śmiga. Czym ziomek jedziesz? Ewolwiaczem, to nie. O, zapchał mi, jest! Wziął Porsche! Znaczy ma Porsche. Jedziemy Porsche'a.
On chyba nie zobaczył dokładnie mojego levelu i wyzwał mnie jak leciał w powietrzu. Dobrze. O, uwaga, 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 trzeba, oh shit. Tamto Porsche jest bardzo wolne, jakby miało najechane, nie wiem, z 500 000 km. Z demobilu gościu chyba wziął ten samochód. Nie, serio, ja miałem tą Porsche, bo ona jest mega słaba. A tym się wygrywa praktycznie wszystko. Jak nie będę miał lepszego auta do wyboru, to zostaję chyba przy tym. To się, wiesz, dużo szybszego. Bo poziom tutaj nie zawsze oznacza, że fura jest dużo szybsza. Dobra, zobaczymy, co my tutaj mamy. O nie. O, Mercedesa możemy wziąć. On jest taki trochę wywrotny, ale jest ultra szybki. Niech będzie. A w ogóle, skoro już dotarliście do tego momentu w odcinku, to mam dla was informację bombę. Informację, która dosłownie rozwali wam głowy. W tę niedzielę o godzinie 19, niedziela 12 czerwca, będzie ogłoszenie nowego dodatku do Forzy Horizon 5. Naprawdę! Naprawdę! Współczuję wszystkim osobom, które obecnie siedzą na kibelku, bo może być naprawdę ciężko zrobić kupę. Jedziemy, jedziemy. Ja jestem podjarany tym mega, nie wiem co to będzie, są różne spekulacje o jakichś Japoniach i tak dalej, ale to są wszystko spekulacje, żadnych potwierdzonych informacji, a potwierdzone informacje na pewno będziecie mieli ode mnie, bo ja będę oglądał streama Bethesdy oraz Xboxa na żywo na moim kanale Twitch. Możecie wpaść na mój kanał Twitch. Wcześniej będziemy grać sobie na kanale Twitch Xbox.pl. Razem z Xboxem robimy specjalnego streamka. Nie zmieniam fury, nie biorę tego kamera. Dobra, biorę, jednak trochę szybsze. Zaryzykuję. Jest AWD, jest RWD to Camaro. Tragedia! Ale jest super szybkie. No nic, zaryzykuję. Jeszcze nic nie wygrałem tym Camaro. Może uda się chociaż kogoś pokonać. Także tak, wracając do tematu, wcześniej będzie zlot na kanale Twitchowym Xbox. Zrobimy sobie zlocik, ale o tym informacje będziecie mieli na pewno na Discordzie w dziale ogłoszenia. Wszystko tam jest, także wbijajcie sobie na Discorda, link macie w informacjach na moim kanale. A skoro już takie ogłoszenia i w ogóle, to moi drodzy, zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Jeszcze, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam, a my bierzemy się za kolejnego gracza, który pędzi swoim offroadowym. Nie zdążyłem go złapać, bo byłem w drifcie, nie chciałem go wyzwać w takim trudnym położeniu. Spróbuję go trochę podgonić. Mam bardzo szybki samochód, ale niestety tylko napęd na tył, więc trzeba się mieć na baczności. W tym Camaro naprawdę, to nie są żarty, nawet ten samochód, który wyzywałem teraz z piątego poziomu, kurde, 3 poziomy niżej, trochę wstyd, ale chcę zamienić to Camaro na coś innego, błagam. Ten samochód jest okropny do tego trybu, 400 metrów, gościu ma bardzo blisko, ja jadę jakoś dookoła, nie chcę tą górą tam śmigać i nie wiem czy nie, o kurczę, dojechał, fuck. Przegram, jodupca. Nigdy nie wygrałem tym Camaro. Straszny jest ten samochód. Ktoś próbuje tutaj dropa zgarnąć. A w sumie drop taki ciulowy, ale to jest znowu taka sama sytuacja jak przedtem. O nie, zgarnie. Niedobrze. O, zawracamy. Ile kilometrów? 3 kilometry, okej. Ty, jakbym zrobił to Volvo tym Garbim. Ale by było. Ej, to Camaro jest strasznie słabe. Jezu. Nie da się tym wygrać chyba. Napęd na tył rujnuje wszystko w tym Camaro. No, Camaro, napęd na tył to jest podstawa, ale w tym trybie to jest zabójstwo. Samochód ma za dużo mocy. Łatwo go wyobracać. Nie polecam. Dobra. Wychodź z tej mapy. Gaz, jedziemy na przełaj. Ja mam za wolny samochód, żeby gdzieś tam się pchać dookoła. Za niską prędkość maksymalną mam do takich zabaw. Więc jadę sobie... Dobrze jest. Więc jadę sobie tutaj. Volvo się rozwaliło. Nie wierzę, ej. Superowo. Ja nie wiem jak to... Na kierownicy, słuchajcie. No to trzeba ominąć te namioty najlepiej. Hops, hop. Tu jakiś dropik. Maserati, oby nikt nie zgarnął, bo ja chcę po to wrócić. Goni mnie ten wolwiacz, pojadę sobie tu płycizną, spróbuję szybko to śmignąć. Nie będzie redukcji, nawet na trójkę, chociaż Volvo chyba wyżej zawieszone.
Dobre, zabieramy sobie. Patrz, jakie lądowanie. I pokonałem Wolwiacza pierwszym poziomem. Jej, brawo. W poprzednim pojedynku, jak grałem sobie Camaro, no to niestety gości pokonał mnie 3 poziomy niżej. Oj, co za ból. Dobra, lecę po te Maserati i ciśniemy następnego typa. A, ding ding dong. Dzień dobry, kogo my tu mamy? Przyjechałem z Maserati, 700 koni. No serio, garbusem? Nie będę się z tobą ścigał. Oszalałeś? 5. poziom kontra garbus. Dawaj, jadę w jego stronę, bo tutaj autostradą najszybciej dostanę się do innych graczy. Chociaż zostało 30, musimy czekać. Co ty w ogóle, gościu, robisz w tym miejscu? Przecież tu nic nie ma, żadnego dropu ani nic. Jest czegoś, żeby poszukać, nie wiem, coś do jedzenia, chłopie. O, tutaj ktoś inny zjeżdża z offroadów. Co my tu mamy? O, też ten? Garbi, co oni robią? Co oni robią ze swoim życiem? Ja nie mam czasu na garbusy. Dobra, widzę, że ktoś jedzie autostradą. Ciśnie ładnie. Nie, mów, że kolejny garbi będzie. I kolejny garbi chyba. Coś białego i szybko to doganiam. Nie, to jest Ford chyba. Dobra, czekaj, co tu jest za... Pojedzie po tą furę czy nie? Jedzie po tą furę, okej. Ale to będzie dalej 3. poziom. Nie, dobra, 3. kontra 5. to już całkiem nieźle. Wziął ten samochód. Ale to i tak jest chyba za wolny. Typo uciek... A nie, to nie jest... Nie, no dobrze, to jest Focus chyba, nie? Ucieka, nie chce się ścigać. Znowu wiedzie nam o co zrobi. Ucieka i chyba tego garbiego wyzwie na pojedynek, co tam sobie szukał dropa swojego szczęścia. O, to nie, to musimy wyzwolić garbiego od tego Focusa. No nie gadaj, że on go pierwszy dogoni. Patrz, co się dzieje. Tamten weźmie dropa, super. A ja teraz jego. Dobrze będzie. Tamten miał drugi poziom. Musimy wyzwolić tego gościa, co ma drugi poziom. I tego... Ale on ciśnie tym Focusem, ja go nie dam rady dogonić. Typo normalnie powinien się ze mną... Już go wyzwał tamtego. Jezu! Dobra, dawaj, co tutaj mamy? Drugi to nie. Oszalałeś. Jezu, ja nie mam się z kim ścigać. A zaraz mi się pojawi ktoś z 10. poziomem i będzie po temacie. O, co jest? Paris, Le Paris? Francuski posałunek? Dzień dobry! Le Paris mnie wyzwało na pojedynek! Dobra, Peugeot, ciśniemy! Ej, gościu, ej, ten Peugeot jest naprawdę legendarnie słaby. Ja nie wiem, co ten gościu, on chyba dopiero co zainstalował tę grę i nie ogarnia totalnie. Le Paris pojedynek, ale super. Włoch kontra Le Paris. Spaghetti kontra Le Paris. No nie, no tutaj bez szans zupełnie dla Le Paris, kurczę. Co mi się tu trafiło, Ariel Nomad? Napęd na tył! Napisano tu RWD, o rany. Dobra, to będzie ciekawe. Myślę, że to będzie podobne jak w... Ty, zwierzęta! Pierwszy raz widziałem w Fordzie zwierzęta. Ja udaję powolny samochód, czekaj. Wolny samochód udajemy. Napęd na tył, pojedynek będzie bardzo ciekawy. Tu widzę jakiegoś kolejnego gracza, pruje prosto na mnie. Wyzwie mnie na pojedynek czy nie? Wyzwie, bo ma super samochód. Okej, jedziemy, boy. O kurczę, muszę ryzykować, niestety mam wolniejszą furę od jego. Ale będziemy jechać po wertepach, na których mam trochę przewagę, bo jednak zawieszenie mam fajniejsze do tego, ale to z drugiej strony... Gdzie on jest? Gdzie on jest na mapie? Co się z nim stało? Co jest? Gościu miał jakiś fuck up. Wywalił się czy coś. Ej, on zniknął z mapy. Co jest? Ej, co się stało? Ja mam 9. poziom samochodu. Dzięki temu typowi. Ej, serio? Ole faj. Ten gościu chyba wywalił się w którymś momencie na dach. W sumie to niezbyt dobrze świadczy o tym aucie, prawda? Skoro jest takie nieprzewidywalne. Łohahaha, ale 9. poziom. Awansowałem z którego? 5? O 4 poziomy wyżej? Nie wierzę. No to przyfarciłem ładnie. Szukamy następnej ofery. Oho. Tu coś mamy fajnego. Chyba Mercedes będzie taki bogaty. Bierzemy się za niego. Bierzemy, to jest szybka fura. Będzie super pojedynek. On jest szybszy, ma wyższą prędkość maksymalną od mojej furki. O!
O, faktycznie jest taki przebojowy, wybojowy ten mój samochód. Tamten typ ucieka, ale on ma chyba lepszą furę. No, ej, ten strasznie wyskakuje. Ty, gdzie ty uciekasz, gościu? Będzie fajny pojedynek, Jezu. Patrz, go nie mogę dogonić, ale będzie super pojedynek, jak się z nim spiknę. Muszę, ej, muszę. Chodź, chodź, gościu, bo będzie super. Mówię ci, obiecuję ci to. Nie wysyłaj nikogo na pojedynek, draniu. Jesteś mój. Okej, rozwali się o most, super. Super, bierzemy, bierzemy, bierzemy go, bierzemy. Yes, 7 kontra 9. Ale ten Mercedes jest dobry. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Go, 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 go. Go, 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 go. Ale się cieszę na ten pojedynek. Ten Mercedes jest naprawdę, myślę, że lepszy od tego mojego autka. Go, 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 go. Mogę się jeszcze rozwalić, bo tutaj są te kamienie, pamiętacie? A tu już mamy szybkie samochody, które w powietrzu, no ciężko będzie opanować, jak będziemy lecieć na coś. I się coś rozwalimy. Okej, gościu się rozwalił o głazy. Nice. O! Szybko, wsteczny, 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 wsteczny. No nie, do przodu, 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 do przodu. Szybko, 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 szybko. O, nie widziałem tego budynku. Wyskoczył mi z nienacka. Ale było blisko. O nie. Amerykanie pokonali Niemców w tym pojedynku, a my mamy Centenario do wyboru. I lecimy Centenario. Kiedyś wygrałem na żyletki tym samochodem. Byłem zszokowany tą wygraną, ale się udało. No dobra, wypadałoby kogoś jeszcze wyzwać na pojedynek, skoro mamy 10 poziom. 7 graczy zostało jeszcze na mapie. I mamy w pobliżu autostradę. To bardzo dobrze dla mojego samochodu, który jest z 10 poziomu. Arr, bardzo fajnie. Dobra, spróbujemy kogoś znaleźć. Wszyscy są w pojedynkach chyba, bo jest tylko 7 graczy. I nie wiem, czy zdążę kogoś wyzwać. Mam 44 sekundy na to, żeby przejechać z kimś pojedynek. A potem to już chyba koniec meczu. Jestem w środku strefy, dlatego chyba ciężko będzie to wygrać, jeśli kogoś wyzwę na ten pojedynek. Okej, widzę gracza, który jest wolny i chyba ma samochód, który dam radę pokonać. Już zawraca, okej. Ja też zawracam i... Najpierw się rozpędzimy. Go. O! Serio? Nie wierzę! Skąd ten gościu się tu wziął? Akurat we mnie przyrżnął? O kurczę, on się chyba chciał ze mną ścigać. Ja w ostatniej chwili nacisnąłem na tamtego ziomka. Nie wiem, z Bronisławem to bym chyba przegrał. Jeśli ja bym miał bronko, to nie dałbym rady go opanować. O kurde, ale zwrot akcji. Dobra, zobaczymy, jaka będzie fura. Myślę, że warto zostawić to Centenario. Teraz zobaczymy. Tak, zdecydowanie zostawiamy Centenario. Bez dwóch zdań. Okej, zobaczmy sobie mapkę. Chodźmy na autostradę. Bronko tak pewnie mnie zaatakowało. Zobaczmy na mapkę. Nie, no myślę, że na pewno będzie kawałek autostrady. Ustawię się gdzieś w tym miejscu. Myślę, że będzie ok. Mamy za 20 sekund final showdown. Stawiam na autostradę, że będziemy musieli jechać gdzieś w tę stronę. Jakoś tak. To Centenario ma ogromną przewagę tutaj. Dobra, typo już ruszył. Final showdown in 3, 2, 1, go! Dobra, o kurcze ty. Ciężko będzie bronka dogonić, bo ma sporą przewagę. Ale jedziemy, jedziemy. Kurde, w ogóle jadę Centenario na hashifterze. Go, 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 go. Chyba będzie super, chyba będzie super. Nie, to nie jest bronko, to coś innego tu jedzie. Czemu... Papa, papa, co robi? Papa, co robi? Patrz! Na razie, boy! Dobra, szybko. Okej, musimy tu skręcić tak w ogóle. Ooooooo! Ale zrobiłem! Babola! Niedobrze. Piątka, szybko! Jakieś błota, ty! Ale muszę... O, o nie! Budynek wsteczny, szybko! Gościu się też rozwalił o te tutaj świątynie. Dobra, jak teraz? Jak teraz? Jak teraz? Jak teraz? Nic nie widzę. O, drzewo, nie! Mogłem spróbować wziąć to tutaj lotnisko, czy co to jest, z prawej strony, ale jeszcze się nie poddaję. Gościu chyba też ma Centenario tak w ogóle. Go, 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 piątka. Może się jeszcze gdzieś rozwali. Jadę do końca, 2 kilometry.
O nie, namioty. Budynki, namioty. Fuck, dojechał już chyba. Tak, dojechał już. O, shit. Ale pojedynek ostatni był tragiczny. Znaczy, podobał mi się. W ogóle te dwa ostatnie pojedynki były fajne. Trzy ostatnie pojedynki były fajne, bo z tym Mercedesem wyszło super. Wyszło całkiem fajnie ten przedostatni, chociaż no wyzwałem gościa, który miał gorszy duży samochód, ale ominąłem atak od Bronco, który bym myślę, że na pewno przegrał. No i ten ostateczny pojedynek tutaj był też ciekawy, chociaż źle zjechałem z autostrady. Za bardzo tam prędkość straciłem. Mogłem spróbować gdzieś te świątynie ominąć boczkiem. Ale poza tym bardzo, bardzo ciekawie. Ty, nie działa mi piątka? Aha, bo ja mam tu czterobiegową skrzynię biegów. No tak, wrzuciłem sobie czterobiegową skrzynkę do driftu. Ale na mowie mam ten samochód. Mimo że podoba mi się kosmicznie, to do driftu na pewno nie będzie w moim garażu zrobiony. Będzie to raczej albo samochód zlotowy, albo taki pokazowy na jakieś wyścigi. No napęd w standardzie na 4 buty, także tutaj starcik mamy bardzo fajny. Ale do driftu totalnie mi nie pasuje. Coś tam zarzucę, z tym, że to nie jest ta kontrola, której oczekuję od samochodu driftowego, którą lubię. W Fordzie Horizon 5. A was zapraszam na kolejne odcinki, moi drodzy. Dzięki, że wpadliście na ten. Zostawcie suba i łapę w górę, bo warto. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hejas.